A co to za taka duża draka mi tu wyszła? What? To miało być trzy kraje w tej wojnie. Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku naszej serii włoskiej, rzymskiej i w zasadzie od Milanu zaczynaliśmy. Zacznijmy może od przeglądu stanu państwa. O, tyle sobie zarabiamy, całkiem nieźle. Mamy 160 tysięcy wojska z limitem 176 i praktycznie 112 okrętów. Statystyki też całkiem niezłe. Byłem też proszony, żeby pokazać, jakie wybrałem reformy rządowe, no to teraz wam tu pokazuję. Osobiście jeszcze nie wiem, co będę brał z tych kolejnych, bo na ten temat nie myślałem. Tak prezentują się Great Powery. No a dzisiaj to będziemy najpewniej kończyli. Wojna z Hiszpanią nas czeka, z dogorywającym Imperium Osmańskim, jak i z Francją, która widać, że przez wieki ma dokładnie te same problemy z buntownikami, nie? Dokładnie to samo, co dzisiaj. W Bizancjum non-topper jakieś bunty religijne mam, ale ja im pokażę, kto tutaj rządzi. W zasadzie teraz mam taki okres kilku lat pokoju i jedyne, co ja tutaj robię, to ulepszam naszą gospodarkę w kraju. Staram się wszędzie pobudować manufaktury. Warsztaty produkcyjne, jak widzicie, ze wszystkimi dobrymi trade goodsami mam już porobione. Kolejne idee to biorę trade ideas. Długo myślałem nad influence do combo, ale tak naprawdę te dwa kraje ostatnio zjem i raczej więcej marchi czy tam wasali nie będę robił. Często też pytajcie mnie w komentarzach o staki, to przeważnie używam takich. No to kres spokoju się skończył, czas zaatakować Madryt. Nasze wspaniałe armie rozbijają połączone wojska hiszpańsko-portugalskie, ale jednak przegrywamy bitwę pod Gibraltarem i musimy się cofnąć, więc czas zasłać posiłki. A co to się stało, że Tunis ma wojnę z Osmanem? Aha, Mameluk. Przechodzą nasze wojska przez Gibraltar, ostrzelajmy sobie tutaj w Ceucie forty. No i co? Hiszpania praktycznie upadła. Po prostu uwielbiam mieć doradców dyscyplinowych, trójkowych. To jest zajebista sprawa dla naszej armii. Wojna dość łatwa była, zresztą jak widać. I zdobyliśmy następujące tereny. Na południowym wybrzeżu stworzyłem sobie Grenadę. O dziwo, tylko tutaj miała kory. Wbrew Maroko byłoby lepsze, ale my tu pitu pitu, ale przecież wojnę z Osmanem ktoś toczyć musi. Który jak zwykle podczas naszej wojny niszczy Mameluka. Co tutaj to wygląda? Bachmanis ma całe Indie na północy, jest Mughals, tu Bengal, wow! Marynarka osmańska zbiera totalne wciry. Doszło do wielkiej bitwy wojsk włosko-osmańskich. Widzicie, mają gigantyczną przewagę, ale nasze wsparcie tutaj dochodzi. Nie wiem, czy nie za późno i czy jednak Osman nie ma za dużej przewagi liczebnej. Kurde, te role! Fuck! Przegraliśmy to i ponieśliśmy gigantyczne straty. Co to za kawaleria? Na stronie Enebak trwa obecnie mnóstwo wyprzedaży dla dziewczyn, topniejące ceny, sezon, Fortnite drugi oraz mnóstwo dodatków za Europę Universalis 4. W promocyjnych cenach z kodem LUKAS 3% taniej. Pamiętajcie! Doszło pod Halebem do kolejnej chwalebnej bitwy włosk osmańskich z włoskimi i wygląda na to, że no, na razie wygrywamy, ale no, mamy przewagę w działach, tak, całą linię mamy tutaj zrobioną, 4-1, 5-100, więcej dyscypliny, lepsze, ale oni mają jednak tą przewagę liczebną, no nie, i znowu masa zrobiła swoje, no nie, i skąd te takie duże straty? Oj, ta bitwa może nas kosztować naprawdę wiele, na pewno musimy sięgnąć jednak do rezerwistów. Ale mścimy się! Pierwszy stack wipe, potężna, druzgocąca wygrana. Kolejna wspaniała nasza wygrana. Dużo zabraliśmy. W Rzymie postawmy taką piękną katedrę. Wreszcie podbiliśmy ostatnie ziemię papieża na naszym terytorium. Wszystko zdobyte. Swoją nową siedzibę i stolicę Papal States ma w Afryce! Ponowna wojna z Hiszpanią, Portugalią i resztą Badziewia. Ale tutaj to już jest zwykłe wykańczanie przeciwnika. I totalny stack wipe całej hiszpańskiej armii pozostałej. Te wojny są stanowczo za łatwe. Jak widzicie, ostatnie forty zebraliśmy na kontynencie. Tutaj terytoria daje, które zaraz przekażę Grenadzie. Planuję teraz takie tutaj zrobienie kilku takich dużych marchi dla nas. Tutaj Szwajcarię sobie weźmiemy, tutaj Grenadę. I na ten moment to tyle. Chciałbym mieć Polskę na marchi, taki wiecie. Ale to jest chyba za duży kraj, żeby był naszą marchią. A co to za taka duża draka mi tu wyszła? What? Miało być trzy kraje w tej wojnie. Ach, to dzielne niemieckie wojsko. Brytyjczycy to chyba tylko po stack wipe'a tutaj przypłynęli. Zresztą jak zwykle. Oj, chociaż w górach i dopadłem, to raczej stack wipe. O, jest. No, zdecydowanie Brytyjczycy po stack wipe'a przypłynęli.
Bizancjum zintegrowane, no to teraz możemy tutaj pododawać sobie te terytoria, które są epicko dobre, więc czemuż by tego nie robić? What? Serio, teraz mi się to odpaliło? Nie! Czas znowu użyć włoskiej dyplomacji, żeby tutaj nam to działało. Żeby nam do koalicji nie wchodzili i tak dalej. Kolejna wojna z Osmanem, nawet już nie liczę, która. Jej, manufaktury się u nas odpaliły, super. To by się spodziewało, że jeszcze tutaj do takich bitew będzie dochodziło, ale wygrana! I mnóstwo nowego terytorium do nas doszło. Przed nami chyba ostatnia wojna z Hiszpanią. Już naprawdę nie mamy co nawet za bardzo cisnąć od niej. Jakby co, to też trochę poprawiłem moje staki. O, takie są właściwe. Ten tutaj ma skądś dużo kawalerii, ale nie wiem skąd. Patrząc na to wszystko, to ja już muszę bardziej cisnąć Portugalię. Masakra, taki mały absolutyzm. Ach, chciałbym mieć już go dwa razy więcej. No, nasi najci tutaj dzielnie walczą. Przy okazji zwasalizowałem ich. Muszę ich właśnie jeszcze poprawić relacje i zintegrować. Teraz toczymy wojnę o poszerzenie naszej marchi szwajcarskiej. Chyba tak. Szwecja jest tu, nie? O, Polsce dajmy zarobić i kawalerię zatrudnijmy. Armia Palatynatu nie daje nam w ogóle rady. 2-1. W międzyczasie zaatakujmy Portugalię. Zaczyna bardziej intensywne nasze działania, jak widzicie. Wojna z Osmanem, równocześnie wojna z Portugalią, wojna ze wszystkimi. Ech. Tak to jest, że podbijam tego Osmana, on jest cały czas coraz większy. What the fuck? O, że jaki piękny widok. Cały Osman pod okupacją polską. Wow. Chyba mi już coś odwaliło, bo tak sobie tylko chodzę po tych prowincjach i bez sensu palę tutaj im ziemię. Po co? To jest bez sensu. Aaaa! Biedna Portugalia, zobaczcie w jakim okrążeniu. Tu 37, tu 37 tysięcy. No aż się prosi to, żeby tutaj to wykorzystać i zniszczyć. Bum, 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 bum. Stack wipe. No nie. Stary statek poszedł na dno, czas zbudować nowy. Niech żyje korona. W międzyczasie zaatakowałem znowu Palatynat, żeby zająć kolejne ziemie dla Szwajcarii. Ja naprawdę nie jestem w stanie nabić sobie agresywnej ekspansji, ale myślę, że to się zmieni w momencie, kiedy będziemy bili Francję. O, wreszcie 23 technologia. Jakoś nawet to... przegapiłem. Irytują mnie ci buntownicy. Wale, to zdobywam Tunis. Co tu robi rosyjska flota? Polskę postanowiłem zabezpieczyć sojuszem, żeby już ich więcej nie podbijali. O kurw! Brazylia! What the fuck? Tu z tych dwóch zdecydowanie wolę morale armii. Okej, czas za ostatnie szlify na Hiszpanii, tylko ta Brazylia mi trochę tu będzie psuła plany. Ale cóż, imperializm, casus belli, lecimy. Nasze wojska są na nowym świecie i właśnie rozwaliły armię brazylijską. Najszybszy sposób wyłajpisywania Brazylii to zdobyć jej forty. Problem jest takim, że Brazylia nie ma ani jednego. Ej, uwierzycie, że tu jest Brazylia, tu są nacje kolonialne Brazylii? Fuck! Ale okej, od Brazylii bierzemy tutaj Santo Amaro, żeby być blisko ich stolicy w celu whitepisowania szybszego kolejnych wojen. I wygląda to, że tą armię będę musiał tu zostawić. Zakładamy kompanię handlową w Indiach. Naprawdę mam tu gdzieś jakieś terytorium. I Iberia, prawie cała nasza. Ostatnie terytoria nam tu zostały po Portugalii byłej. Ile ta Rosja ma zadłużenia? To jest Osman 2.0. 8800 długu. What the fuck? Od Osmana to jeszcze dużo tych terytoriów potrzebuje. Chociaż nie aż tak dużo. O, tutaj się ukryła armia osmańska. Mamy ich. Chyba trochę przegiąłem. O, angielska wojna domowa. Anglia zmieniła się w republikę. Ach, jedna z tych ostatecznych wojen. Wow. Bohemia, Hiszpania... Bachbanis? O jest. Jakby to powiedzieć, ostatnie ziemie od Portugalii również zdobywamy. Sorry, Brazylii. I niestety, oznacza to ni mniej, ni więcej, że musimy w tym momencie rozwiązać nasz sojusz z Francją, bo musimy ją zaraz podbić. What? Irritated over claims? Co to jest w ogóle za modyfikator? Pierwszy raz go widzę. Takie nagrody z misji, o których zapomniałem, to ja lubię. 10 tysięcy golda. Które chyba wiem, na co wydam. Kliku, 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 kliku. O mój Boże, co to za bunty? Chyba cały czas z tego eventu wojny domowej. To jest gorsze niż magnateria w Polsce. Dobra, do Egiptu poproszę jeszcze tylko te prowincje dla Grenady. No i nastał czas na naszego ostatecznego przeciwnika. A. Nastał czas naszego ostatniego przeciwnika.
No i... Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!